No Kamil spokojny, widać tutaj oczekuje na swój skok. Tym bardziej, że wie, że warunki są stabilne, równe dla wszystkich. Spokojny, równy dojazd, dobrze przygotowana skocznia na progu skoczni. No i tutaj bardzo, o proszę, jak to pięknie wychodzi. Cały czas równa wysokość nad zeskokiem skoczni, czyli nie uzyskał zbyt dużego przewyższenia, natomiast zachowywał prędkość przelotową, co pozwoliło dostać się mu daleko tam nad spad i 200 metrów osiągnięte w tym skoku. Można tylko wzdychać z zachwytu i bić brawo i przede wszystkim trzymać kciuki, zaklinając pogodę, bo jeżeli tylko warunki będą równe dla wszystkich, co niestety nie jest takie pewne, no to o formę Kamila jesteśmy spokojni. W takich warunkach liczą się umiejętności i to Kamil pokazał. W skoku treningowym osiągnął 200,5 metra. W podobnych warunkach teraz 200. Obydwa skoki perfekcyjne, bardzo dobre, w związku z tym tylko potwierdza swoje aspiracje do czołowych miejsc w jutrzejszym konkursie. Gdyby Kamil Stok musiał się kwalifikować, teraz zmieniłby Andersa Bardala i Dmitrija Wasiliewa na pozycji liderów. Natomiast zastanawiam się, jak taki dwukrotny złoty medalista olimpijski, zawodnik, który jest o krok od wywalczenia Pucharu Świata, ile jeszcze motywacji znajduje w sobie, żeby walczyć o ten trzeci cel, czyli o Mistrzostwo Świata w lotach? Ale on ma kapitalną motywację, ponieważ on cały czas mówi, że jest zachwycony skakaniem, że skoki go cieszą, że żyje skokami, że jest to jego pasja, prawda? I to jest ta motywacja, która pozwala mu spokojnie podchodzić z taką pełną świadomością swojego wysokiego poziomu sportowego, spokojnie podchodzić do kolejnych prób na skoczni. Jurij Tepesz w międzyczasie, zaraz zobaczymy odległość. Zawodnik niezły, ale bardzo w tym sezonie chimeryczny. 185,5 metra. To jest też zawodnik, który skacze bardzo dobrze na tych skoczniach mamucich, ale on potrzebuje przedniego wiatru. Jeżeli warunki są takie, że na skoczni jest cisza lub zawiecha lekko z tyłu, te jego umiejętności latania się jednak gwałtownie wtedy zmniejszają i osiąga krótsze odległości. Chociaż 185,5 metra to jest w tej dzisiejszej kwalifikacji długość jedna z najlepszych. A teraz Severin Freund. Też warto zwrócić uwagę na tego skoczka, choćby w kontekście Pucharu Świata, bowiem to, że Kamil Stok jest o krok od zwycięstwa, to wiemy, ale Severin Freund jeszcze może wyprzedzić Petera Prewca. Oj, przepiękny skok, przepiękny skok. Zobaczymy, jaki tutaj ma dodatek wiatrowy, ale generalnie potwierdził tylko, że jest w bardzo wysokiej formie. 204 metry i pięknie stylowo wylądowane. Tak, nie traci nic z tej formy, którą prezentował po igrzyskach, bo tak naprawdę igrzyska nie udały się Freundowi, ale te Puchary Świata po konkursach olimpijskich były doskonałe. Dokładnie tak i tylko potwierdza, że będzie się liczył również wśród tych największych tutaj na skoczni mamuciej w Karachowie. Pięknie wylądowany, ładnie doszedł do lądowania swoim torem lotu, nie opuściło go. Tam jest bardzo równo w tym miejscu, gdzie wylądował, nie miał problemu właśnie z telemarkiem wykonać wszystko prawidłowo technicznie. Simon Amel, czterokrotny złoty medalista olimpijski, mistrz świata w lotach z 2010 roku. Cały czas uważnie mu się przyglądamy, bo on nie może się pogodzić z tym, że nie ma żadnego trofeum w tym sezonie, a jest też jednym z lotników. Tak, i zgłasza swoje aspiracje. Dobra prędkość najazdowa, 100,1. To znaczy, to wskazuje na dobrą dyspozycję taką techniczną tego zawodnika, dobrą formę sportową. 196 metrów osiągnął w tym skoku, czyli również jedna z tych najlepszych odległości dzisiejszych kwalifikacji. No i strefa tych najlepszych. To wyraźnie widać, że on jutro również będzie się liczył. A warunki utrzymują się cały czas podobne, w związku z tym bardzo wiarygodne są te porównania między zawodnikami, zwłaszcza w tej ostatniej strefie, tych ostatnich najlepszych 10 zawodników, którzy nie muszą się kwalifikować. No i na górze kolejny mistrz świata z 2008 roku, a więc przed 6 lat, Gregor Schlierenzauer. Rekord Austriaka to 243,5 metra, uzyskane oczywiście w Vikersund, bo to przede wszystkim tam można takie fantastyczne powyżej 240 metrów odległości uzyskiwać. Dokładnie tak, tylko tam na razie skacze się ponad 240 metrów, ale przypomnijmy, że przebudowuje się w tej chwili Wielikanka, skocznia Mamucia w Słowenii, w Planicy.
Tam będzie można skakać, być może nawet pokonać granicę 250 metrów. A Schmiren Sauer oddał naprawdę dobry skok w granicach 190 metrów, zaraz 100,4 prędkość, dokładnie 190 metrów, czyli i prędkość najazdowa wysoka, to też świadczy o jego dobrej dyspozycji tutaj w Karachowie. I ta odległość, która świadczy o tym, że to jest również, potwierdza tylko, że jest w ścisłej czołówce tego konkursu. Powiedział pan, panie prezesie, to świadczy o dobrej dyspozycji, ale nie znakomitej. Słowo dobra w przypadku Gregora, dla niego to za mało. No tak, oczywiście, gdyby on był w swojej najwyższej formie, to na skocznie mamucie i w tych warunkach powinien skakać w granicach 205 metrów. Na pewno tego by się, i byłoby to w jego zasięgu. No, nie jest aż tak dobry w tym momencie. A poza tym, to co mówiliśmy wcześniej, jest trochę jak gdyby rozkalibrowany, zdekoncentrowany. Skacze dobrze, ale na pewno to nie są jego najlepsze skoki. No i teraz Goran Janus dał znak Peterowi Prewcowi. Zobaczymy, jak spisze się Słoweniec, bo zachwycił tym drugim skokiem treningowym, ale tak jak mówiliśmy, nieustany to był skok. I teraz podobnie, niemal identyczny. To chyba był skok poza rekord skoczni, nie prawdopodobna odległość. No i to widać, że świadczy o jego naprawdę wysokiej formie, przewyższającej w tej chwili pozostałych zawodników. 214,5 metra jest, wynosi tutaj rekord skoczni. On skoczył 214 metrów, czyli pół metra mu zabrakło, ale spadł jeszcze z góry, nie robiąc głęboki przysiad. Tak jak w poprzednim skoku też skoczył 212,5. W tym skoku podparł, czyli obniżyłby znacznie swoje oceny za styl. Teraz ten skok wytrzymał, ale spadł wysoka, przysiadł. Oj, też podparł rękami. Drodzy Państwo, 214 metrów Petera Prewca robi ogromne wrażenie. No i ciekawi jesteśmy, jak to się wszystko będzie jutro układało. Pamiętajmy, że ten skok na 214 metr i wcześniej treningowy 212,5 metra to były skoki podparte. To były skoki, które zachwyciły, ale noty sędziowskie byłyby bardzo niskie.